Często pytają mnie Państwo, jakie zmiany bym wprowadził, gdybym miał taką władzę dla przedsiębiorców. Opiszę dzisiaj trzy podstawowe obszary, które uważam, że należy w pierwszej kolejności zmienić. Pierwsza rzecz to jest drobny handel. Kilka miesięcy temu napisałem ustawę o drobnym handlu, która legalizowałaby handel uliczny. Wiele osób może spytać się czemu, akurat zależy mi na tym, żeby ludzie handlowali na ulicy. Chodzi o to, że sprzedaż czegokolwiek w sklepie wymaga wielkich nakładów kapitałowych. Wynajęcie sklepu w dobrym miejscu, wyremontowanie go, zapełnienie towarem jest bardzo drogie i uniemożliwia wejście w taki interes wielu ludziom, zwłaszcza tym biedniejszym. Dlatego uważam, że nie powinno być tak, że osoba biedna jest wyłączona z życia gospodarczego tylko dlatego, że nie stać jej na własny lokal. Na przełomie lat 80. i 90. polskie ulice były wręcz zasłane łóżkami polowymi, takimi stoiskami typu szczęki, gdzie ludzie sprzedawali cokolwiek, co ludzie inni chcieli kupić. Nie wymagało to wielkich nakładów kapitałowych, a z czasem, kiedy ci ludzie się dorabiali, stać ich było na założenie własnego sklepu. W Toruniu na głównym deptaku, to jest na ulicy Szerokiej, kiedy stały takie łóżka, niektórzy z nich handlowali książkami. Obecnie trzy księgarnie będące na tej ulicy działają dzięki temu, że ich właściciele zaczynali już prawie 30 lat temu jako handlarze książek z łóżek polowych. Dokładnie to samo działo się w całej Polsce. Jeżeli ktoś z Państwa widzi sklep CCC należący do Dariusza Miłka, to powinien sobie uświadomić, że Dariusz Miłek zaczynał prawie 30 lat temu od handlu na bazarze skarpetami. Dopiero potem zaczął handlować butami, miał coraz więcej stoisk i obecnie ma chyba już ponad 1000 sklepów z obuwiem w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Lecz nie byłoby to możliwe, gdyby nie mógł zaczynać od takiego zwyczajnego handlu na bazarze. Innym przykładem jest firma CD Projekt Red, wydawca Wiedźmina, jeden z najlepszych gier komputerowych na świecie, której założyciele, też dobre 30 lat temu, zaczynali od handlu na bazarze grami komputerowymi. Z czasem im interes się rozwinął, zaczynali sprowadzać coraz więcej gier. Przełomem dla firmy było wydanie i spolonizowanie rewelacyjnej gry Baldur's Gate. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Dopiero potem, po kilku latach, zaczęli tworzyć własne gry komputerowe i teraz Wiedźmin jest znany na całym świecie. Lecz kariera tej firmy również nie byłaby możliwa, gdyby nie było ich stać na to, żeby zacząć od takiego zwyczajnego handlu, drobnego handlu na bazarze. Dlatego przede wszystkim pozwoliłbym każdemu na handel wszystkim gdziekolwiek, zlikwidowałbym opłaty za zajęcie pasa drogowego po to, żeby każdy mógł wystawić się w jakimś sensownym miejscu i czymkolwiek handlować, zniósłbym możliwość karania za taki handel, zniósłbym opłatę targową oraz, co najważniejsze, zniósłbym konieczność rejestracji działalności gospodarczej dla drobnego handlu. Jest to pomysł bardzo zbliżony do tego, który Mateusz Morawiecki proponuje w swojej konstytucji biznesu. On tam jednak zaproponował, żeby chyba handel do połowy minimalnego wynagrodzenia, jeśli chodzi o przychody, był zwolniony z konieczności rejestracji działalności gospodarczej. Uważam, że to jest zdecydowanie za mało, bo każdy, kto czymkolwiek handlował, wie, że zysk czy też marża jest znacznie niższa niż wartość przychodu. Dlatego uważam, że do limitu zwolnienia z konieczności zakładania działalności gospodarczej powinno się brać wartość zysku, a nie wartość przychodu. Drugą rzeczą, którą koniecznie należy zmienić, jest ograniczanie podaży świadczenia najróżniejszych usług. Jeżeli Państwo reglamentuje dostęp do jakichś usług poprzez ograniczanie podaży tych usług, czyli wymagania od przedsiębiorców, żeby zdobywali koncesje, zaświadczenia, certyfikaty, licencje, tym samym zwiększa ceny tych usług, ponieważ podaż jest mniejsza, oraz ogranicza dopływ konkurencji. Efekt jest taki, że usługi są droższe, a ich jakość jest niższa. Takie rzeczy należy zostawić rynkowi. To rynek powinien decydować o tym, czy ktoś chce z jakichś usług korzystać, czy nie. Świetnym przykładem jest tu rynek technologiczny, rynek nowoczesnych technologii, oprogramowania, całe IT. Nie ma właściwie żadnych barier biurokratycznych. Każdy może sobie założyć firmę, produkować jakie chce oprogramowanie. Czy mu z tego wyjdzie Facebook, Google czy Microsoft, czy mu z tego nic nie wyjdzie, to jest jego ryzyko. Nikt nie jest zmuszony do kupowania oprogramowania, każdy może je produkować. Zupełnie innym przykładem jest rynek usług bankowych, gdzie mamy olbrzymią reglamentację, olbrzymie przeregulowanie i w praktyce jest taka, że mało kto jest w stanie założyć nową instytucję finansową. W praktyce nie powstają nowe banki, bo żeby założyć bank trzeba mieć olbrzymie pieniądze, to raz,
jest to w miarę zrozumiałe, ale trzeba też mieć odpowiednie doświadczenie i spełnić odpowiednie wymagania nadzoru nad rynkiem finansowym. Jaki jest tego efekt? Efekt jest taki, że nie powstają nowe instytucje finansowe, ponieważ państwo ogranicza ich wejście na rynek. Kiedyś czytałem którąś książkę Leszka Czarnyckiego, właściciela Getin Banku i Idea Banku, który opisywał swoją rozmowę z Wojciechem Sobierajem, który później został prezesem Alior Banku. I kiedy Sobieraj miał w głowie pomysł na nowy bank, poszedł z nim do Leszka Czarneckiego, ponieważ szukał inwestora, który w ten pomysł zainwestuje. Leszek Czarnecki odparł, że jest to świetny pomysł, ten bank ma przed sobą przyszłość, ale niestety nie jest w stanie z niego zainwestować, ponieważ KNF nie da mu trzeciej licencji na trzeci bank. Jest ograniczenie, on zna tych ludzi, wie, że trzeciej licencji nie dostanie, dlatego z żalem, ale nie może zainwestować w ten projekt. Wojciech Sobieraj znalazł w końcu inwestora, to była duża firma włoska i Włosi ten Alior Bank w Polsce sfinansowali. Następnie sprzedali go do PZU i państwo musiało wydać ładnych kilka miliardów złotych po to, żeby spolonizować rynek bankowy, który wcale nie musiał być polonizowany, ponieważ gdyby nie te ograniczenia i gdyby Leszek Czarnecki od początku dostał taką koncesję, to Alior Bank od początku byłby polskim bankiem. Wszędzie tam, gdzie dostęp do usług jest regulowany przez państwo, tam konsumenci nie są zadowoleni z tego typu usług, narzekają na wysokie ceny oraz na słaby dostęp do tego typu usług. Właściwie wszyscy w Polsce narzekają na ubezpieczycieli, narzekają na banki, dlatego że te branże są regulowane i tak naprawdę decyduje o tym, kto może tam działać, państwo, a nie rynek. Właśnie zupełną odwrotnością rynku usług bankowych jest rynek oprogramowania, gdzie państwo nie ma nic do powiedzenia. Ta branża rozwija się szybciej niż państwo jest w stanie dążyć za nią z regulacjami i tam mamy bardzo niskie ceny, wielką różnorodność, wielką konkurencję. Każdy właściwie jest w stanie znaleźć takie oprogramowanie, jakie by chciał. Trzecią konieczną zmianą jest zmiana ZUS-u. Jest rzeczą niedopuszczalną, że osoba, która zakłada działalność gospodarczą, musi od razu płacić kilkaset złotych ZUS-u miesięcznie, niezależnie od tego, czy coś zarabia, czy nie. Chciałbym zwrócić uwagę na pewną analogię. Osoba, która rejestruje działalność gospodarczą, to tak naprawdę robi dokładnie to samo, co osoba rejestrująca się w urzędzie pracy, w urzędzie dla bezrobotnych. Jeżeli ktoś rejestruje się w urzędzie pracy, to znaczy, że szuka pracy. Jeżeli ktoś rejestruje się w ewidencji działalności gospodarczej, to znaczy, że szuka klientów. I jeden i drugi nie ma do tej pory żadnych dochodów. Dopiero kiedy jeden znajdzie pracodawcę, a drugi znajdzie klientów, dopiero wtedy jakieś dochody mogą się pojawić. I wydaje mi się, że gdyby zaproponować bezrobotnym, że każdy z nich musi płacić 400 zł miesięcznie ZUS-u po zarejestrowaniu się jako bezrobotnym, to taki pomysł by się nie przyjął, ludzie by uznali, że to jest robota. Ale dokładnie to samo jest w działalności gospodarczej. Ktoś rejestruje się jako przedsiębiorca, nie ma jeszcze żadnych klientów, a i tak już musi ten ZUS płacić. Jest to całkowicie niedopuszczalne. Jeżeli ZUS ma być dla przedsiębiorców, to dopiero po pojawieniu się jakichkolwiek zysków. Wcześniej jest barierą, która właśnie przeszkadza, zwłaszcza tym najbiedniejszym, na dołączenie do grona przedsiębiorców i przeszkadza w zarabianiu jakichkolwiek pieniędzy. Dlatego zmiany, które chciałbym wprowadzić, miałyby taki skutek dla przedsiębiorców, że musieliby ciężej pracować, mieliby wyższą konkurencję, większą konkurencję i musieliby się bardziej starać, ponieważ jakość usług musiałaby być wyższa, a ceny niższe. Podejrzewam, że wielu przedsiębiorców nie chciałoby takich zmian, ale te zmiany nie są w interesie przedsiębiorców. Te zmiany są w interesie konsumentów, którzy dzięki temu będą mieli dostęp do towarów i usług lepszej jakości oraz w niższej cenie, oraz byłby w interesie tych najbiedniejszych, dla których byśmy usunęli bariery wejścia na rynek. Bariery w postaci konieczności wynajęcia lokalu, uzyskania koncesji, spełnienia najróżniejszych wymagań regulacyjnych. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do śledzenia mnie na Facebooku, Twitterze i udostępniania moich materiałów.